Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tomi Graj. Zacznę nietypowo, mały żarcik żużlowy. Grisza? No, ale ty zapierdzielasz. No, jak my się idziemy? A gdzie ty ten motor tankujesz? No, jak tu gdzie? Na stacji Statoil. Po 2 latach z butem wjechałeś do Ekstraligi. No, ja z marszu, nawet rąk nie umył. To powiedz mi, co się stało, że się zajarało? No, nie fart, Stefan, po prostu nie fart. No właśnie, wszędzie za plecami gadają o dopingu silnikowym. Co wy na ten temat sądzicie? Za mało jest szczegółów, żebym coś wam mógł więcej przekazać. Na razie same plotki, ale jak to mówią, zawsze jest gdzieś to ziarenko prawdy. Mam nadzieję, że was trochę rozśmieszyłem. Jak tak, to fajnie. Jak nie, to też spoko. Dobra, lecimy z tym odcinkiem. A dzisiaj podsumowanie ćwierćfinałów IMPU, które odbyły się na 3 torach, Opolu, Krośnie i Gdańsku. Zaczniemy sobie od Opola. Wygrał te zawody Dominik Kubera. Podium zawodów uzupełnili Przemysław Pawlicki i Hubert Łęgowik. Triumfator całych zawodów zgromadził w sumie 13 punktów. Tyle samo co drugi Przemysław Pawlicki. Wyżej sklasyfikowany został jednak Dominik Kubera z uwagi na wygrany bezpośredni pojedynek z żużlowcem GKM-u Grudziądz. Hubert Łęgowik na podium skoczył z kolei dzięki lepszemu bilansowi miejsc od Michała Szczepaniaka. Największe zaskoczenie? Brak promocji dla Rafała Karczmarza, podstawowego młodzieżowca Stali Gorzów. Ten zajął dopiero 9. pozycję, zatem w jednym z finałów indywidualnych Mistrzostw Polski będzie tylko rezerwowym. Tylko, bo jego ambicje na pewno sięgają wyżej. Jeśli chodzi o same zawody, to zdecydowanie mogły podobać się opolskim kibicom. Na torze działo się wiele, praktycznie w każdym biegu. Duże emocji dostarczyła choćby 10. gonitwa, w której Przemysław Pawlicki na dystansie przedarł się z ostatniej na pierwszą lokatę. To samo były uczestnik cyklu Grand Prix uczynił zresztą w 16. odsłonie dnia. Półfinały indywidualnych Mistrzostw Polski zostaną rozegrane 12 czerwca na torach w Krakowie i Rawiczu. Finał IMPU jest natomiast zaplanowany na 14 lipca w Lesznie. Do półfinału z tego ćwierćfinału awansowali Dominik Kubera, Przemysław Pawlicki, Hubert Łęgowik, Michał Szczepaniak, Adrian Gała, Daniel Kaczmarek, Tomasz Gapiński, Mateusz Szczepaniak i rezerwowym Rafał Karczmarz. Teraz śmigamy do Krosna. Zwyciężył Kacper Woryna. W zawodach od początku prym wiódł kapitan rowu Rybnik. Na Podkarpaciu nie zaznał goryczy porażki, aż do ostatniego wyścigu, w którym musiał oglądać plecy Artura Czai. Za plecami żużlowca z Górnego Śląska sklasyfikowane 3 jeźdźców z dorobkiem 12 punktów. Jakuba Jamroga, Daniela Jeleniewskiego i Wiktora Lamparta. Do półfinałów przepustki otrzymała czołowa 8, a w niej znaleźli się także Dawid Lampart oraz Ernest Koza, Oskar Bober i Mateusz Cierniak. O tym, kto awansuje w roli rezerwowego, zdecydował bieg dodatkowy, w którym spotkali się Artur Czaja z Robertem Chmielem, a górą był Czaja. Już po pierwszym biegu ze ścigania w Krośnie wycofał się Paweł Chlip, który swojego inauguracyjnego wyścigu nie ukończył i oficjalnie w protokole odnotowano mu defekt sprzętu. Zawodnik w ostatnich dniach przechodził proces leczenia drobnych urazów i być może to właśnie stan zdrowia miał wpływ na jego absencję w dalszej części zmagań. I lecimy do Gdańska, na ostatni ćwierćfinał, który zakończył się zwycięstwem Szymona Woźniaka. Wcześniej w doskonałym stylu 4 biegi wygrał Maksym Drabik. Kibice, którzy ze względu na interwencję karetek musieli długo czekać na pierwszy wyścig, zobaczyli kawał dobrego ścigania. Po 2 seriach najlepiej spisywali się Maksym Drabik i Oskar Pfeiffer, którzy spotkali się ze sobą w 11. biegu. W tym wyścigu prawdziwą klasę pokazał Drabik, który wygrał z rywalami o kilkadziesiąt metrów, udowadniając, że obecnie znajduje się na wyższym poziomie od reszty uczestników ćwierćfinału. Od początku pozytywnie zaskakiwał Marcel Kaiser, który utrzymał się w ścisłej czołówce. Pecha miał natomiast Krystian Pieszczek, który w swoim pierwszym wyścigu podczas mijania rywali zanotował defekt, a następnie przywiózł tylko punkt. Odbił to sobie jednak w wyścigu z 3 zawodnikami z PGE Ekstraligi, gdzie wygrał broniąc się przed atakami Szymona Woźniaka, indywidualnego mistrza Polski z 2017 roku i przywrócił swoją szansę na awans do 8. W wielu biegach kibice oglądali dobre ściganie. Często klasa rozgrywkowa, jaką reprezentowali zawodnicy, nie decydowała o tym, kto wygrywał w poszczególnych biegach. W pierwszej 8 znalazło się miejsce dla wspomnianego wcześniej drugoligowca Kaisera. Przed ostatnią serią 6 zawodników, którzy mieli po 8 punktów, było w uprzywilejowanej sytuacji. 4 kolejnych walczyło o ostatnie premiowane miejsca. Ostatecznie ta sztuka powiodła się Pieszczkowi i Norbertowi Kościuchowi. Niestety w ostatniej serii nie pojawił się na starcie Pfeiffer i Drabik. Do półfinału z tego ćwierćfinału awansowali Szymon Woźniak, Maksym Drabik, Kacper Gomulski, Jarosław Hampel, Oskar Pfeiffer, Krystian Pieszczek, Marcel Kaiser, Norbert Kościuch i rezerwowy Adrian Cyfer.
No i śmignęliśmy w mgnieniu oka. Także jutro zrobię jeszcze zapowiedź meczy piątkowych. No i to tyle, lecimy dalej. A teraz jak zwykle dziękuję za wasze wszystkie przybite subiki. A jak jeszcze nie przybiłeś, to gorąco cię do tego zachęcam. Jak materiał ci się spodobał, zostaw też łapeczkę w górę, za którą już ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!